w 3 razy. Dobra, okej. Okay. Świadomość ciała, świadomość siebie, świadomość swojej kobiecości to jest coś, czego nabywamy z czasem, z wiekiem. I to poszukiwanie zajęło mi naprawdę wiele, wiele lat. Jestem dzisiaj w najlepszym możliwym momencie w całym moim życiu. I o ile 20 lat temu miałam ciało może szczuplejsze, może młodsze, o tyle byłam zdecydowanie mniej szczęśliwa niż jestem teraz. Nie wierzę, że istnieje na świecie chociaż jedna osoba, która jest zupełnie pozbawiona kompleksów. To znaczy być może już zdążyła przepracować pewne kompleksy, które miała, ale to jest absolutnie proces. Wymaga to czasu i wymaga to jak najwięcej życzliwych osób dookoła. Polki, my Polki, jesteśmy na ostatnim miejscu w Europie, jeśli chodzi o samoakceptację. Na ostatnim miejscu. Wyobrażacie to sobie? Ile jest do zrobienia? My wszystkie kobiety borykamy się z tym samym wyzwaniem, które polega na tym, że nie czuję się dość dobra. Dlatego moim hasłem przewodnim jest teraz I'm enough, jestem wystarczająca. Jestem wystarczająco piękna, jestem wystarczająco mądra, jestem wystarczająco dobra, jestem wystarczająco dobrą mamą, jestem najlepszą wersją siebie. I bardzo serdecznie życzę Wam tego, żebyście pomyślały sobie o tym, że każda z nas jest wystarczająca.